W poprzednim filmie obliczyliśmy zysk księgowy i zysk ekonomiczny na przykładzie prowadzenia restauracji. Teraz wprowadzimy w naszym modelu pewną zmianę. Sprawdźmy, jakbyśmy na tym wyszli, gdybyśmy zamiast dzierżawić lokal za 200 tysięcy złotych, kupili go za 2 miliony złotych. Jakie zmiany wprowadziłoby to w kalkulacji zysku księgowego i kalkulacji zysku ekonomicznego. Postanawiamy zatem kupić lokal restauracji za 2 miliony złotych. Taka jest wartość tego lokalu na początku naszego scenariusza, na początku pierwszego roku, a więc na koniec pierwszego roku, ta strzałka symbolizuje upływ jednego roku. Wartość tego lokalu może się zmienić. Może dlatego, że intensywnie wykorzystywałem ten lokal, może wcześniej był świeżo odnowiony, a teraz nosi już ślady użytkowania. W każdym razie teraz wartość rynkowa tego lokalu to już tylko 1,9 miliona złotych. Mówi się, że w ciągu tego roku amortyzacja tego lokalu wyniosła 100 tysięcy złotych. Amortyzacja wynosi 100 tysięcy złotych. Zauważcie, nie zapłaciłem nikomu tych 100 tysięcy. Nie był to mój jawny koszt alternatywny. Ale to jest koszt alternatywny, ponieważ te 100 tysięcy złotych to koszt alternatywny niesprzedania lokalu rok temu. Jako, że zamiast tego użytkowałem ten lokal, straciłem 100 tysięcy złotych. Nie tylko tyle jednak straciłem straciłem również możliwość zainwestowania tych 2 milionów złotych w coś innego. Być może mogłem włożyć te pieniądze na lokatę dającą 5% rocznie i zarobić na odsetkach. Poniosłem więc również koszt alternatywny koszt alternatywny kapitału nie zainwestowania tej kwoty w coś innego. Ile wynosi mój koszt alternatywny kapitału? Powiedzmy, że mógłbym zyskać 5% z moich 2 milionów złotych, a 5% z 2 milionów złotych to 100 tysięcy złotych, więc mój koszt alternatywny kapitału wynosi 100 tysięcy złotych. Można też potraktować to inaczej. Załóżmy, że kupiłem lokal, ale po roku go sprzedałem. Wtedy straciłbym 100 tysięcy złotych na transakcji oraz, chociaż go użytkowałem, więc mogłem na nim zarobić, oraz straciłbym kolejne 100 tysięcy złotych nie inwestując tych pieniędzy w coś innego przez ten rok to są zatem dwa ukryte koszty alternatywne które pojawią się w naszym rozliczeniu rocznym jednak amortyzacja jest brana pod uwagę przez księgowych w sprawozdaniu finansowym każdej firmy znajdziemy pozycję amortyzacja amortyzacja jest miarą zużywania się kapitału trwałego użytkujemy lokal użytkujemy wyposażenie użytkujemy pojazdy i wszystkie inne posiadane rzeczy Ekonomiści prosto liczą amortyzację. Biorą wartość rynkową na początku okresu, wartość rynkową na końcu okresu i różnica to właśnie amortyzacja. To najbardziej intuicyjna metoda. W księgowości używa się wielu metod amortyzacji. Na przykład, jeśli coś jest warte 2 miliony złotych i wystarczy mi na 10 lat, to roczna amortyzacja wynosi 200 tysięcy złotych. Bo 2 miliony przez 10 lat. Z kolei właściciel firmy może wolać liczyć amortyzację w inny sposób. Może chcieć wykazać dużą amortyzację, aby w pewnym sensie ukryć przed fiskusem duże dochody i zapłacić mniejsze podatki. W tym przykładzie założymy jednak, że zarówno księgowi, jak i ekonomiści odpisaliby 100 tysięcy złotych amortyzacji w przypadku zakupu lokalu. Policzymy jeszcze raz nasze rozliczenia roczne: wersję księgową i wersję ekonomiczną. Najpierw wersja księgowa. Skopiuję i wkleję to wszystko. Kopiuj. Wkleję to tutaj niżej. Wklejam. W tej sytuacji nie musimy już płacić czynszu. Zamiast dzierżawić lokal, kupiliśmy go. Można więc to usunąć. Koszt dzierżawy wynosi obecnie 0. Mamy jednak amortyzację. Napiszę to innym kolorem. Mamy jednak amortyzację w wysokości 100 tysięcy złotych. Nie myślimy tu o koszcie alternatywnym kapitału, czyli o tym, co moglibyśmy innego zrobić z tymi dwoma milionami złotych. Zatem nasz zysk brutto, zysk brutto w ujęciu księgowym wynosi ile? 500 odjąć 200 to 300 odjąć kolejne, tu muszę uważać, żebyś nie pomylić. Właściwie nasz zysk się zwiększył, bo część wynosił 200 tysięcy, a amortyzacja tylko 100 tysięcy. A więc od 500 odejmiemy 350, co daje nam zysk brutto w wysokości 150 tysięcy złotych. Wyszło tyle, bo czynsz, który płaciłem był wysoki, zaś amortyzacja oparta na zmianie wartości rynkowej okazała się dużo mniejsza. Natomiast zysk ekonomiczny według poprzedniej kalkulacji był ujemny. No i dobrze, bo zysk ekonomiczny określa tylko, czy dany biznes w ogóle rzecz biorąc ma sens. Jeśli teraz go policzymy... No to znów skopiuję to i wkleję. Skopiuję tylko ten fragment. Kopiuj. Wklej. Jeśli tym razem okaże się wyższy, dzięki temu, że kupiliśmy zamiast dzierżawić, to uznamy, że ten biznes jest lepszy. Zobaczmy. Żywność to samo, praca to samo, czynszu nie ma. Zaraz go usunę. Czynszu nie ma wynosi teraz 0. Kupiliśmy lokal, więc nie płacimy trzęszu. To wszystko koszty jawne. Pieniądze odpływające. Pieniądze wypłacane innym podmiotom. Teraz wypiszmy koszty ukryte. Koszty ukryte. Mamy ten sam koszt ukryty co poprzednio. Koszt utraconej pracy. Byłem lekarzem, ale już nie jestem, bo prowadzę restaurację. Moja utracona pensja to 150 tysięcy złotych rocznie. Utracona pensja. 150 tysięcy. 000. 150 000 tysięcy zarobków. I teraz dochodzi do tego amortyzacja. Innym kolorem, bo to nowy element. Mamy amortyzację w wysokości 100 tysięcy złotych i oprócz tego mamy koszt alternatywny kapitału, czyli potencjalny zysk z 2 milionów złotych, za które kupiliśmy lokal. Koszt alternatywny kapitału. No, i on wynosi w tej sytuacji 5% z 2 milionów złotych, czyli 100 tysięcy złotych, czyli to jest kolejne 100 tysięcy złotych. W tak sporządzonej kalkulacji nie wydajemy 200 tysięcy na czynsz, ale po zakupie lokalu pojawiły się nowe koszty ukryte wynoszące 200 tysięcy. Zatem wychodzi na to samo. Tak jak w poprzedniej sytuacji, nasz zysk ekonomiczny wyniósłby minus 100 tysięcy złotych. Minus 100 tysięcy zysku ekonomicznego. To zysk ekonomiczny, zaś to oczywiście był zysk księgowy. W tym filmie chciałem pokazać, że zysk ekonomiczny nie daje bonusu, gdy zamienimy dzierżawę na zakup albo na odwrót, ponieważ bierze pod uwagę koszty alternatywne każdego z tych działań.